Hej, hej, witam wszystkich w kolejnym unboxingu na moim kanale i znowu dopiero co wstałem, więc jestem zaspany. Mikrofon, nigdy nie umiem tego mikrofonu przyczepić tak, żeby dobrze wyglądał i żeby dobrze był przypięty, więc mógłbym się do niego nachylać, by było pewnie lepiej. Najlepiej się takie mikrofony krawatowe przyczepię do krawatu. Dziwne. W każdym razie, słuchajcie, byłem wczoraj po przesyłkę. Przesyłka przyszła mi 30, dostałem awizo 30 czerwca, to jest One Box czerwcowy. Przesyłka przyszła mi 30 czerwca i czekała na mnie. Dostałem awizo, więc musiałem jechać do Krakowa, żeby po prostu tej paczki nie odesłali, z racji tego, że gdzieś tam... z racji tego, że wyjeżdżam sobie na Suwałki, no to wiadomo, 14 dni paczka czeka na poczcie i później jest odsyłana, więc jechałem specjalnie po One Boxa na pocztę do Krakowa. I słuchajcie, zobaczymy sobie, co w środku jest. Mimo tego, że jest One Box czerwcowy, a mamy już takie prawie połowę lipca, ale to nic. Ale to nic z tego względu, że będziecie mogli zobaczyć, co w takim One Boxie jest. Być może ktoś się zainteresuje takim czymś na przyszłość. Dobra, mam moje kochane nożyczki, które są trochę zaostrzone, więc nie są dla dzieci, ale ja ich i tak używam. Proszę bardzo, przetnijmy. Ach... Fajna sprawa w ogóle, bo idę na pocztę i pani, wiecie, patrzy na tą przesyłkę i mówi: ale pan wie przynajmniej, czy to jest z Chin, czy to jest skąd, bo mamy tyle tu przesyłek, nie? Ja tak sobie zaglądam na tą półkę, gdzie oni mają te przesyłki, które czekają, bo zawizowane. Ja mówię, trzecia półka od góry po lewej stronie, zielona paczka. A ona: ojej, jak dobrze, że pan wie, która, nie? Nie muszę szukać. Dobra, słuchajcie, One Box. Tam, taradam, tom, tom, trudom, tom. Co to jest? Kolejna popowa figurka. Chyba z głową, która się nie rusza, ale jest popowa figurka. Dobra, czyli mamy popową figurkę, proszę bardzo. Otworzyliśmy, już wam pokazuję, jak to wygląda. Tak jest zapakowane. Wyjmujemy. I oczywiście open, snap and share. Ja już openowałem. Snapować nie zasnapuję, bo nie mam telefonu z Androidem. Mam tablet, który robi bardzo słabą jakość zdjęć i nagrywa filmy, które są rozsynchronizowane, więc czekam, żeby sobie ogarnąć właśnie telefon z Androidem, żeby móc snapować, bo snap mi się naprawdę podoba. A jeżeli chodzi o share, to właśnie w tym momencie się z wami share'uję tym, co tutaj jest. Jest, kochani, popowa figurka z Bioshock Infinite. W ogóle podobno ten One Box jest pod znakiem survival. Więc mamy tu jakieś survivalowe rzeczy niby, chociaż zastanawiam się, co ma do survivalu Bioshock Infinite. Co ma do survivalu Bioshock Infinite? To jest popowa figurka, której się głowa nie szeląta. I jest to Booker DeWitt. Booker DeWitt, czyli tak naprawdę główna postać, którą sterujemy. Jest to 62. Ta jakby figurka właśnie chyba prawdopodobnie z, no nie wiem, z jakiej serii, czy z Bioshocka, czy co, nie wiem jak one są numerowane, czy to są na przykład z jakiejś serii konkretnej, na przykład Bioshocku było 62 figurki, nie, to chyba nie, bo tutaj jeżeli chodzi o Bioshock Infinite, to zobaczcie, z tyłu mamy jeszcze inne wybory. Halo, fokus, bardzo bym prosił, akurat nagrywam na takiej postaci, na takiej kamerze, której jest autofokus. No dobra. W każdym razie z Elizabeth jest Booker DeWitt i Booker DeWitt jest z tym Skyhookiem, takim, wiecie, co się tam łapałem, tych wszystkich takich dziwnych szyn. O, właśnie szyn, tego mi brakowało słowa. Dobra, otwórzmy sobie tego DeWitta. My już popowe figurki znamy, więc nie ma... Wiemy, czego się spodziewać. No, nie ma tutaj zaskoczenia większego. Proszę bardzo, popowa figurka. Taka... Jak mówię, no głowa jej się nie rusza, praktycznie w ogóle, no, praktycznie w ogóle się jej głowa nie rusza. Tak oto wygląda Booker DeWitt. Jeszcze jakby kamera dała fokus na niego, to by było właśnie. Booker DeWitt ze strzelbą. Fajna figurka, oczywiście będzie na moją półeczkę z figurkami. Super, dziękujemy One Boxowi. Tylko kurde, on tak, hej, powiem wam, że on tak średnio stoi. Czekajcie. Gdzie wy tutaj widzicie? Tu na przykład, nie? On tak średnio stoi. No. Tak się obala przez tego Bubbleheada. Trzeba go lekko do przodu, żeby się opierał na strzelbie. A, kurde.
Dobra, co mamy dalej? Koszulka jest zawsze najlepszą wprawą, zaraz koło figurki. To wyjmiemy sobie coś innego na razie. Wyjmijmy sobie coś innego, a inne coś to jest co? Exclusive keycove. Czyli mamy, proszę bardzo, takie coś. To jest taka nasadka na klucz. To jest taka nasadka na klucz. Tylko, że to wtedy zwiększa, nie wiem, ilość, to czy tak jakby, nie wiem, pojemność, czy po prostu ten pęk kluczy jest zwiększony. Ja takich rzeczy nie używam. W każdym razie wygląda to w ten sposób. Jeżeli ktoś kojarzy, skąd to jest taka koszulka. Nie wiem, czy widzicie, koszulka z takimi skrzydłami jakby. Jeżeli ktoś kojarzy, skąd to jest, to możecie napisać w komentarzu. Bo ja wiem. A czy wy wiecie? Skąd taka koszulka ze skrzydłami jest? Znaczy koszulka, to jest tak naprawdę kamizelka bardziej, tak mi się wydaje. Dobra, więc mamy kolejną rzecz, czyli takie na klucze. No i standardowo, słuchajcie, tak, Survival Dune 2016, one up. Proszę bardzo, postaram się, żeby tutaj złapano ostrość. No, halo. Halo. Kurde, powiem wam szczerze, że... Jeżeli chodzi o łapanie ostrości, to lepiej sobie z tym radzi samo GoPro. Aktualnie nie mogę sam jeszcze ostrości po prostu ustawiać. Jak nagrywam, to nie jestem w stanie sam ostrości ustawiać, więc muszę tutaj zdać autofokus. Czyli mamy przypinkę, która też na mojej tablicy korkowej gdzieś tam zawiśnie. Tutaj mamy jeszcze koszulkę, którą zaraz... sobie odpakujemy. Tutaj co jest? Tutaj, słuchajcie, jest Joker. Jest Joker, karta Jokera z dinozaurami, więc prawdopodobnie coś związanego z Jurassic Park. Tak wygląda ta karta, ale jest to naklejka. Jest to naklejka na wysoki połysk, jak widzicie, więc to jest po prostu naklejka, którą możemy sobie gdzieś nakleić w postaci Jokera właśnie takie dinozarły. Tutaj jeszcze jest jakiś... O, proszę bardzo. No tutaj survivalowo faktycznie może gdzieś tam w temacie być. Mianowicie główka od Vault Boya, jeżeli dobrze kojarzę. Możecie mnie naprawić. Nie jestem do końca pewien, ale ona jest jakoś tak lekko zmieniona, mi się wydaje, nie? To jest taki... O. Bryloczek w postaci główki Vault Boya. Co mamy dalej? Słuchajcie. Dalej już nic nie mamy oprócz... takiej grafiki, która pokazuje nam, co mogliśmy tutaj trafić, ale my zaraz do niej przejdziemy, zobaczymy, co jeszcze innego mogliśmy trafić, a zobaczymy sobie koszulkę. Koszulka w rozmiarze M, czyli dla mnie, super, dziękuję. Dziękuję, że pamiętaliście. Mamy taką oto koszuleczkę, słuchajcie, czarna koszulka z T-Rexem oraz panem właśnie w takiej kamizelce z tymi skrzydłami. Tej pani nie kojarzę, bo to jest pani, ma jakiś taki w miarę zgrabny... No, wiecie co. W każdym razie Jurassic Dead. Nie. Ej, to jest jakiś... Nie, Jurassic... A to też się czyta. Nie Jurassic w sensie taki Jurassic czy jurajski, tylko... No wiecie o co chodzi. I Jurassic Dead. Fajnie to mieszają, fajne te jakieś uniwersa mieszają właśnie na tych koszulkach, czyli mamy taką koszuleczkę czarną, proszę bardzo, z nadrukiem. I czy coś jeszcze mamy więcej? Czy coś jeszcze mamy więcej? Nic więcej już tutaj nie mamy, więc was nie oszukuję. Czyli tak leciutko, skromnie. O nie! Kurde. Czyli tak, jeżeli chodzi o bryloczek Vault Keychain, to... Mieliśmy tylko i wyłącznie to. Mieliśmy kartę, która jest chyba tylko jedna. Też koszulka też była w jednym możliwym wzorze. To też było w jednym możliwym wzorze, ale z kolei figurki były w czterech. W czterech możliwościach. Mianowicie była Elizabeth, Booker DeWitt, Little Sister i Skyhook. Czyli Little Sister była w Infinite? Nie kojarzę. W każdym razie fajnie by było mieć Elizabeth. Ja niestety nie trafiłem Elizabeth. W każdym razie fajnie by było trafić Elizabeth. Kurde, ten autofokus w tej kamerze. To jest kamera, która już ma 6 lat. Ja muszę ją wymienić właśnie z tego między innymi powodu. No proszę cię, kurde, autofokus. Chociaż nie, zaraz, może ja nie ustawiłem autofokusu.
Nie, ustawiłem, bo przed chwilą się ustawiał. W każdym razie widzieliście, o co chodzi. Nie musicie czytać. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o napisy, to dosyć kiepsko to widać. No ja pierdzielę, no. A problem jest z tym, że GoPro mi się rozładowało całkowicie i mam problem z jego naładowaniem, więc muszę korzystać z tej zastępczej kamery. Więc przepraszam Was bardzo, że to tak właśnie wygląda, ale myślę, że wszystko mogłem Wam swobodnie pokazać. Proszę bardzo, Survival One Box. I tyle. I tyle, słuchajcie. Zobaczę tylko, czy mi się wszystko nagrało na mikrofon. No. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Booker The Wait Wam też dziękuję. I wszystko inne Wam również dziękuję. Ja lecę nagrywać dalej na zapas, bo później sobie robię tydzień wolnego. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, pa, pa.